Cześć, z tej strony Oskar Poloczek z kanału Kawał Sportu, a w dzisiejszym odcinku Polska w finale baraży o Euro. Sainz wygrywa w Australii, Świątek zwyciężczynią Indian Wells. Kielce wygrały świętą wojnę. Polska dominacja w klubowej siatkówce. Od razu chcielibyśmy Was zachęcić do zostawienia subika z dzwoneczkiem oraz łapki w górę, gdyż może to napędzić rozwój naszego kanału. No ale już bez przedłużania, zaczynamy! Polska w finale baraży o Euro 2024. Reprezentacja Polski pokonała w meczu na PGE Narodowym Estonię aż 5-1, co w ostatnim czasie nie było popularnym wynikiem naszej drużyny. Przy pierwszej bramce świetnym podaniem popisał się Piotrowski, a z łatwością piłkę do siatki wpakował Frankowski. Nie można zapomnieć również o czerwonej kartce dla Estończyków, którą chwilę po tym otrzymali i na pewno w jakiś sposób ułatwiła ona zadanie Polakom. Na początku drugiej połowy po dośrodkowaniu Zalewskiego w polu karnym znalazł się Zieliński i zamienił tą okazję na bramkę. A później strzelcami byli Piotrowski, samobójcze trafienie zaliczył Metz i Szymański, który zakończył strzelanie dla Polaków. Honorową bramkę Estończykom zapewnił Wetkal, po której z nerwów Wojciech Szczęsny w nieparlamentarnych słowach obrzucił naszych obrońców. W meczu o Euro zmierzymy się z Walijczykami, którzy pokonali Finów 4-1. Ze zgrupowania wyjechał kontuzjowany Mati Kasz i Dominik Marczuk, który udał się na zgrupowanie kadry U21, a dołączył Paweł Wszołek. Poza tym Przemysław Frankowski prowadzi wyścig z czasem o gotowość do gry w Cardiff. W Ekstraklasie byliśmy świadkami wielkich derbów Śląska, które wróciły na Stadion Śląski, a zwycięsko z nich wyszli piłkarze Jana Urbana. Niestety piłkarskie święto przykryły pomeczowe wydarzenia i wielomilionowe zniszczenia, jakich dokonali kibice Górnika Zabrze, niszcząc na przykład toalety Stadionu Śląskiego. Po raz kolejny drużyny walczące o mistrzostwo i europejskie puchary wielokrotnie się potknęły. Raków, Śląsk i Pogoń nie wygrali swoich spotkań z ŁKS-em, Puszczą i Koroną. Derby Poznania bez zaskoczenia wygrał Lech Poznań, który od powrotu Warty do Ekstraklasy wygrał wszystkie 8 spotkań. Legia pokonała Piasta Gliwice 3-1 i przez to Piast musi zacząć się oglądać za siebie, gdyż zaczyna być zamieszany w walkę o utrzymanie. Jagiellonia natomiast pewnie pokonała Radomiaka 2-0 i powiększyła przewagę nad Śląskiem z jedynie meczu bezpośredniego do 2 punktów. Warto również dodać, że była to rekordowa kolejka Ekstraklasy, jeśli chodzi o frekwencję w XXI wieku, a wyniosła ona 140 tysięcy kibiców na wszystkich stadionach. W rozgrywkach FA Cup mogliśmy oglądać ćwierćfinałowe, derbowe spotkanie między Manchesterem United a Liverpoolem, które na pewno zapadnie w pamięć kibicom Czerwonych Diabłów, gdyż to ich drużyna po późnej bramce na 2-2 Antonego w dogrywce, mimo tego, że Liverpool strzelił bramkę na 3-2, było w stanie wygrać jeszcze 4-3 dzięki bramkom Rashforda i Amada Diallo. Najlepszym obrazkiem tego spotkania był młody kibic Manchesteru United, który rozpłakał się ze szczęścia. Manchester City pewnie i spokojnie pokonał Newcastle za sprawą dubletu Bernardo Silvy, Chelsea natomiast nie bez problemów uporała się z Leicester City. Wartym odnotowania jest fakt, że w bramce Lisów stał polski bramkarz Jakub Stolarczyk i zdołał on obronić karnego strzelanego przez Raheema Sterlinga. Rezultat 2-2 w tym meczu utrzymywał się do 92 minuty, kiedy to Chukwuemeka Emeka trafił do siatki i wysunął na prowadzenie londyńską drużynę, a później ustalając wynik na 4-2, Noni Madueke wpakował piłkę do bramki. Sporą niespodziankę sprawiło Coventry, które po absolutnie szalonym meczu wygrało spotkanie z Wolves 3-2. Pierwsza bramka dla drugoligowca padła w 53 minucie, po czym Wolves zdołało odrobić straty i wyjść na prowadzenie w zaledwie 5 minut bramkami w 83 i 88 minucie, ale to jednak Coventry, strzelając kolejne dwie bramki w 7 i 10 minucie doliczonego czasu gry, wydarło zwycięstwo drużynie Wilków. W Bundeslidze można powiedzieć, że już standardowo Bayer Leverkusen wygrywa spotkanie z Freiburgiem 3-2 i zbliża się do 40 spotkań bez porażki we wszystkich rozgrywkach. Bayern Monachium podtrzymuje ofensywne nastawienie po rozbiciu Mainz i w tej kolejce załadował aż 5 bramek Darmstadt, a zaledwie jedną, na szczęście dla rekordu Roberta Lewandowskiego, trafił Harry Kane. RB Leipzig również popisało się niezłą skutecznością w meczu przeciwko Köln i podobnie jak Bayern, pięciokrotnie ukuli kozły, jednak Borussia Dortmund, z którą to walczą o miejsce w Lidze Mistrzów, również wygrała za Eintracht Frankfurt 3-1 i różnica między nimi w walce o czwartą pozycję wynosi 1 punkt na korzyść żółto-czarnych. W hiszpańskiej La Lidze mieliśmy hitowe spotkanie między Atletico Madryt a FC Barceloną na Wanda Metropolitano, które wygrała drużyna z Katalonii, rozgrywając jedno ze swoich najlepszych spotkań w ostatnim czasie, a co dla nas bardzo ważne w kontekście baraży o Euro, to Robert Lewandowski uczestniczył przy każdej bramce, zaliczając dwie asysty i trafienie, i każde z tych zagrań na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Było to jedno z najlepszych, o ile nie najlepsze spotkanie Polaka w barwach Barcelony. Pozostałe dwa trafienia dołożyli João Felix, który przecież jest wypożyczony z Atletico, oraz Fermin Lopez. Girona ostatniego czasu zdecydowanie nie może zaliczyć do najlepszych w tym sezonie, a porażka z Getafe przyczyniła się do spadku na trzecią pozycję w tabeli na rzecz wcześniej wspomnianej Barcelony. Real Madryt wygrał swoje spotkanie z Osasuną 4-2, a dwie bramki zaliczył Vinicius Junior.
Fede Valverde zaliczył w tym meczu aż 3 asysty, co nie zdarza się często, więc tym większe gratulacje dla Urugwajczyka. Obecnie przewaga Realu nad drugą Barceloną wynosi aż 8 punktów i drużyna królewskich wydaje się, że pewnie zmierza po tytuł Ligi Hiszpańskiej. PSG wygrało 6-2 z walczącym o utrzymanie Montpellier, a hat-trykiem popisał się Kylian Mbappé, dokładając do tego jeszcze asystę. Drużyna z Paryża ma już 12 punktów przewagi nad drugim Brestem, który swoją drogą jest rewelacją sezonu. Drużyna ta w ostatniej kolejce zremisowała z Lille 1-1 i do końca sezonu będzie walczyć o bezpośrednie wejście do Ligi Mistrzów z Monaco, Niceą, Lens czy właśnie Lille. W polskim starciu w lidze francuskiej Lens uległo Nicei, a obaj Polacy, czyli Frankowski i Bułka, rozegrali pełne 90 minut. Drugi z wymienionych Polaków, jak podał ostatnio Mateusz Borek, ma mieć oferty z największych klubów na świecie, takich jak Manchester United czy Real Madrid, a kwota transferu opiewać ma na około 40 milionów euro. We Włoszech mieliśmy spotkanie między Interem Mediolan a Napoli, które zakończyło się wynikiem 1-1 po niekoniecznie porywającym widowisku. Strzelcami bramek byli dwaj obrońcy, Mateo Darmian dla gospodarzy i Joan Jesus dla przyjezdnych Neapolitańczyków. AC Milan zdołał oddalić się na 3 punkty od Juventusu dzięki swojemu zwycięstwu z Hellasem Verona 3-1, w którym to Paweł Dawidowicz zszedł z urazem, jednak na szczęście dla naszego kadrowicza nie była to poważna kontuzja. Do powiększenia przewagi przyczynił się oczywiście również Juventus, który zremisował z Genoą 0-0. Bolonia Łukasza Skorupskiego po bramce w 94 minucie Fabiana zachowała przewagę nad Romą na 4. pozycji, która także swoje spotkanie wygrała 1-0. Nottingham Forest kolejnym klubem, który otrzyma karę za nieprzestrzeganie finansowego fair play. Drużynie walczącej o utrzymanie zostały odjęte 4 punkty, co przy niewielkim dorobku jaki mają powoduje, że lądują na 18. pozycji Premier League za Luton Town. Czy drużyna Sebastiana Szymańskiego wycofa się z rozgrywek Super League? Jak doniosło ostatnio TVP Sport, na 2 kwietnia zostanie zwołane nadzwyczajne walne zgromadzenie władz Fenerbahce, na którym m.in. mają debatować nad tym, czy uczestniczenie w lidze tureckiej jest dalej sensowne w świetle wydarzeń, które miały miejsce podczas spotkania i po meczu z Trabzonsporem w Trabzonie oraz wszelkich skandali, o których co chwilę słyszymy w tureckiej piłce. Iga Świątek zwyciężyła w turnieju Indian Wells, dzięki czemu jej przewaga nad drugą Aryną Sabalenką wynosi już 2520 punktów. W finale Polka pokonała Marię Sakkari 6-4, 6-0, przegrywając w drugim secie zaledwie 5 piłek. Iga podczas turnieju prezentowała fenomenalną formę, szczególnie jeśli chodzi o przewagę w drugich setach. Warto również dodać, że nasza tenisistka nie przegrała na dystansie całego turnieju ani jednego seta. Świątek rozpoczęła już także zmagania w Miami Open, w którym to ma do ugrania 1000 punktów, gdyż w zeszłym roku wycofała się ona z turnieju na chwilę przed jego rozpoczęciem. Polka wygrała już spotkanie z Kamilą Giorgi 6-1, 6-1 i w następnej rundzie stanie po raz kolejny naprzeciwko Lindy Noskowej. Hubert Hurkacz, który szybko odpadł z Indian Wells, wygrał pierwsze spotkanie z Kazachem Szewczenką i będzie grał w następnej rundzie z Sebastianem Kordą. Jastrzębski Węgiel w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Jastrzębianie w pierwszym meczu pokonali Zirat Bankashi 3-0, a w drugim spotkaniu u siebie, po uzyskaniu prowadzenia 2-0, które dawało finał Ligi Mistrzów, trener dał pograć zmiennikom, którzy co prawda przegrali 2 sety, jednak dowieźli zwycięstwo i wynikiem 3-2 zakończyło się to spotkanie. W finale Jastrzębski Węgiel zmierzy się z Trentino, które w półfinale pokonało Lubę Cwitanowa. Poza tym warto wspomnieć o dwóch innych triumfach polskich drużyn, gdyż Asseco Resovia wygrała Puchar CEF, a Projekt Warszawa Challenge Cup, czyli odpowiedniki Ligi Europy i Ligi Konferencji. Zwycięstwo w 3 pucharach europejskich byłoby czymś naprawdę na skalę światową. Robert Karaś po raz drugi złapany na dopingu. Po poprzedniej dyskwalifikacji na 2 lata inna organizacja ultratriatlonowa dopuściła Polaka do zawodów, gdzie ponownie pobił rekord świata, jednak również ponownie został on anulowany ze względu na wykryty w jego organizmie klomifen i drostanolon. Sam zainteresowany tłumaczy się, że są to pozostałości po poprzedniej suplementacji, które zostały wykryte za pierwszym razem, natomiast wyliczenia poczynione w tej kwestii pokazują, że jest to absolutna bzdura. Podium Aleksandra Zniszczowa w ostatnim konkursie w sezonie. Podczas zakończenia sezonu w Planicy Oleg Zniszczow zajął 3 miejsce po 2 bardzo dobrych skokach. Stefan Kraw, który zajął 4 miejsce, odebrał swoją 3. kryształową kulę, a wygrywający konkurs Daniel Huber zdobył małą kryształową kulę za zwycięstwo w Pucharze Świata Lotów. Poza tym karierę zakończyła niekwestionowana legenda skoków Peter Prewc, wieńcząc swoją przygodę ze skokami na 2. miejscu na skoczni w Planicy w swoim kraju. Święta wojna dla Industrii Kielce. Drużyna Tałanta Dujszebajewa mimo sporych braków kadrowych zdemolowała marzenia o mistrzostwie płockiej Orlen Wisły. Kielczanie, którzy w kadrze krótszej o 5 zawodników niż Wisła, wygrali świętą wojnę 34-29 na terenie rywala i wrócili dzięki temu na fotel lidera Superligi.
Carlos Sainz zwycięzcą Grand Prix Australii. Wyścig rozpoczął się od prowadzenia nikogo innego jak Maxa Verstappena, jednak już na trzecim okrążeniu był zmuszony wycofać się z rywalizacji ze względu na pożar hamulców w swoim bolidzie. Dzięki temu prowadzenie objął Carlos Sainz, które dowiózł do samej mety. Ferrari za sprawą Hiszpana i Charlesa Leclerca zdobyło pierwszy od ponad dwóch lat dublet, a podium uzupełnił Lando Norris. Oba Mercedesy, Lewisa Hamiltona i George'a Russella, nie dojechały do mety. Lewis Hamilton stracił silnik na 17 okrążeniu, a drugi Brytyjczyk rozbił się na ostatnim okrążeniu w pogoni za Fernando Alonso. Jeśli spodobały Wam się nasze dzisiejsze wiadomości, to zostawcie komentarz o treści Liga Mistrzów, a na pewno przypniemy Wam serduszko. Zachęcamy również do wejścia na Twitcha oraz Instagrama, gdzie możecie poznać życie kanału z trochę innej strony. No i co, dziękujemy Wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!